Sławek Najpamiętniejszy. A mi przed nim on nie chce, kurde, lewo tak się nie zamknął. Tego, wszystko w powietrze i teraz Katowica, i teraz tam na Katowica na tej ulicy, tutaj jest ten IPN, tam jest we'll be right back.
No i niektórzy wiedzą też tutaj. Cześć! Jesteśmy obecnie przy stronie bojowym Wędrowiec. Jest to stron dowodzenia punktu oporu Węgierska Górka. Dowódcą był kapitan Tadeusz Semik, który był jednocześnie całym dowódcą tej obrony Węgierskiej Górki. Jest to stron ciężki, klasy odporności D, uzbrojony w jedno działko przeciwpancerne 37 mm. 3 CKM-y, dwa w kopuł, raczej za płytami pancernymi i jeden był przeznaczony do niezamontowanej kopuły bojowo-obserwacyjnej. Tutaj mamy teraz taką imitację zrobioną, bo to jest zrobiona kopuła betonowa w celu zabezpieczenia całego tego, bo oryginalna nie była nigdy zamontowana. Urządzenia do sygnalizacji świetlnej, z tyłu tam zaraz są rury do łączności optycznej, jedna jest wyrzutnia, znaczy pisze, że dwie, ale widać jedna zrzutnia granatów, jeden RKM, bo tych stanowisk na RKM tu jest parę, ale wiadomo, że to byli oszczędności i tu tylko jeden RKM. No. Jest on rozbudowany, bo tu jeszcze w tym schronie było przeznaczone dla drużyny piechoty. Oprócz załogi była jeszcze drużyna piechoty i tu po prostu pierwsze działania były takie, że praktycznie załoga była tutaj rozlokowana, a dopiero potem jak zaczęli większy zacząć się ostrzał niemiecki, to po prostu wszyscy się już bronili w tym schronie. No, ja tu flankuję go Włóczynka, po prostu to całe zapole, jeżeli chodzi tu przed pole dojścia do schronu, było flankowane przez właśnie schron bojowy Włóczynka. Natomiast Waligura po prostu kierował armatą, tymi dwoma armatami polowymi, ogień w tamtą stronę, w kierunku Soły na wschód. Także tu tak to wygląda. Co jeszcze można powiedzieć? No, obecnie w schronie dzisiaj zrobione muzeum, raczej one już jest dosyć sporo. Tu są wystawione działa rosyjskie z armii rosyjskiej, raczej to nie wszystko są z II wojny światowej, są już wcześniejsze, ale raczej późniejsze. Tam widać cały jest taki ten zrobiony, jest tu taki amfiteatr do widzów. Tu są inscenizacje, jest pokazane zdobycie tego fortu przez Niemców i tak dalej. Także to było wszystko. Co jeszcze by można powiedzieć? Obsada. Obsada 20 żołnierzy razem z dowódcą, bo tu sierżant był Raczyński, który zginął. Kapitan Semik, trzech jeszcze podoficerów i reszta żołnierzy, także 15 żołnierzy szeregowych i tak dalej. No tu widzimy z powodu trochę słońca, nie mogę pokazać jeszcze tego, chyba że się przeniesie tam, można będzie coś więcej powiedzieć o tym. No ale przed nami widzimy tu strzelnica armaty Pepanc i tu prawdopodobnie już była armata Pepansta forteczna, model 38. I to by było na tyle. Nie? Pokażemy jeszcze może, co się da z tamtej strony. To na razie z tej strony. Tu mamy strzelnice CKM-u. To już są te nowe strzelnice. 39, nie wiem czy to jest 39, ale chyba 39. Strzelnica RKM-u, tu są wyloty gazów bojowych. No tu jest, wiadomo, to jest okap ochraniający przed zbombardowaniem też tego. Na tym to jest typowy schron typu 39. Jeszcze pokażemy teraz dalej tam. Tak.
temat gazów. Tu jest wyjście zapasowe, co można było też użyć jako strzelnica RKM-u. Tutaj mamy strzelnica armaty fortecznej, bo to już jest ten typ armaty fortecznej. Ale bez tego, bo to jest po prostu rozpawane, żeby tam żaden nie wrzucał nic. I z tego właśnie, z tej armaty oddano tu 8 celnych trafień do ciągów czy innych obiektów pancernych. Wspaniały widok jest stąd. Widać zbrojenia, nie jest skarbowane, bo jeszcze wtedy nie było takich. Wyrzutnia rakiet sygnalizacyjnych tutaj jest. No i znów czapka powietrza i stanowisko RKM. Potem dalej przyjdziemy, no jest widać ślady ostrzału, jakie są. Może jeszcze przybliża to. O. Widać jakieś ślady ostrzału po prostu. A to wszystko pociski przeciwpancerne, bo nawet widać, jakie tu są otwory po pociskach. I tak samo tu jest. No i jest ubytki tego wszystkiego. Tu prawdopodobnie był spust tych granatów. No to jest nieco podniesione. Jeszcze wszędzie byli po prostu rowy diamentowe. Teraz to jest tu wyrównanie. Po prostu są to takie doły, żeby wózki czy ewentualny ostrzał nie zasypał całej strzelnicy. Idziemy teraz jeszcze dalej. Jesteśmy przy wyjściu do bunkra Czerpia Powietrza. Chodziła kiedy? Proszę? Dzisiaj chodziła, nie? Tu się wchodziło, tu są drzwi wejściowe. Tu jest flankująca strzelnica RKM-u. Tu znów wypust gazów. Tak, że to było tu. Jeszcze pokażemy może coś tu nietypowego. Tu mamy miejsce montażu reflektora. Tak. No to nie było zamontowane w ogóle. Było brak zamontowania reflektorów i wszystkich urządzeń wentylacyjnych. To nie było w ogóle. No. Te okrągłe to były filtry. No. Ale w środku nie ma tych części. Nie było. Nie ma tych części wszystkich. One są tałby ten. No tu był reflektor, tu mamy ślady mocowania i ten daszek taki wzmacniający. No i jeszcze przyjdziemy tu może do tego miejsca. O. Pokażemy tak. Tu mamy na wstępu strzelnicę CKM-u, to jest właśnie już też ten model 39. Spust granatów. Na tym. Stanowisko do wyrzutnia rakiet oświetleniowych tu mamy. Tu jeszcze, tu prawdopodobnie był drugi reflektor. No i wyjście zapasowe, awaryjne. I jeszcze tu pokażemy. Tak. Tu mamy wyjście awaryjne. Są czerpie powietrza i rury do łączności optycznej z tym. To już jest. Prawdopodobnie albo z wąwozem, albo z jakimś innym jeszcze niedobudowanym. Tak to tu wygląda. Także teraz kierujemy się na strun bojowy wąwóz. Tyle tu z tego będzie, ewentualnie jeszcze się coś zrobi po powrocie, bo te słońce musi trochę inaczej się ustawić, bo mi prosto ten idzie. To na razie, do widzenia. Thank you.
się. No i pomału kończymy tutaj tą wycieczkę w Węgierskiej Górce. To jest punkt oporu Węgierska Górka. Wiadomo, rozpoczęcie budowy lipiec, sierpień 1939 roku. I zdążono wybudować tylko 5 obiektów, z tego 4 brały czynny udział w walkach, a czwarty, raczej piąty był po prostu jeszcze za miękki. Nie był wyschnięty. Tutaj właśnie z rozmów z panem Suchankiem dowiedziałem się, że było tylko, tu były plany tylko wybudowania 16 obiektów. Nie tak jak niektórzy podają 21 czy 22, bo po prostu u tego pana jakby na kwaterze był ten projektant, który miał tylko plany na 16 obiektów. No nie zdążono wybudować, wiadomo, agresja Niemców spowodowała, że ten, no to nie będę przytaczał po prostu całe te specyfiki tych walk, tego wszystkiego, bo to by brakło czasu na to. No ale jest tak, że mamy schron dowodzenia. Kapitan Sumik dowodził tu całą operacją obrony. Jest jeszcze był wspomagany przez batalion Berewes. Berewecz. Także tutaj polskie siły były w granicach 1100 żołnierzy. No, czasami podają niektórych tym wie, że zmniejsza ta liczba, no, a wiadomo, Niemców od 18 do 17 tysięcy zostało tutaj sprowadzonych. W tym 200 zginęło i 300 czy 400 odniosło rany, także że jest po prostu duży jakby rozdźwięk pomiędzy tymi stratami po stronie Polski, bo tylko 20 żołnierzy zginęło z tym, że obsady schronów bojowych zginęło tylko 7, czyli tutaj zginęło 5 i we Włóczyńce zginęło 2. I to by było wszystko. Z tym, że jeden zginął jako pierwszy, który się poddawał, został zastrzelony, bo tu też pobito wszystkich przy tej kapitulacji, a tam po prostu jeden też po skapitulowaniu został zastrzelony przez swojego kolegi. Także to jest takie proporcje. A Niemców zginęło tu trochę. Także tutaj, no, po prostu nawet w relacjach tego ich dowódcy niemieckiego jest to, że zbyt pochopnie podejmowali ten szturm, bo ta jej forpoczta myślała, że dadzą radę Węgierska Górka zdobyć, aby z marszu. Niestety się okazało, że tu jest dosyć dobrze umocnione i po prostu Polska tu naprawdę dała dobry przykład oporu. Tym bardziej, że te schrony, trzeba podkreślić, nie byli wykończone. One nie mieli zamontowanych kopów. Nie było tego całego wyposażenia, które musi być w schronach, czyli wentylacji, filtrów przeciwkurzowych, wentylacji powietrznej, wody do chłodzenia. To wszystko trzeba było donieść. Nie było światła, agregatów nie było, także tu naprawdę te ciężkie warunki były. No i też amunicji nie było znów tak dużo, żeby się mogli bronić bardzo długo, bo po prostu wiadomo, że tak jak we Włóczyńce, ta amunicja się skończyła w ciągu bodajże półtora dnia walki, także tu nie było to tak tym. No i tak to się wszystko... Wycieczka udana, fajna pogoda, teraz już pomału kończymy. Adrian, chodź jeszcze tutaj na takie wspólne zdjęcie, to ja potem rzuty ekranowe zrobię. No, teraz jest tu przygotowywane do tych obchodów, świąt w wybuchu II wojny światowej, tu będzie tym, a myśmy są tutaj, aby przed dzień tego. Ja trochę ustawię go niżej i się tam tak ten, wiesz? Co, dobre światło jest teraz? Ja, teraz jest idealne. Fajnie wygląda teraz, to fajnie oświetlone. Tu się staniemy, to będzie nas widać na tego.
To tu chcieliśmy z Adrianem Hajdukiem pozdrowić wszystkich, się żegnamy. Wycieczka się udała, nie jest piękne, plenery są super. Więcej wam mam tych plenerek nagranych niż tych dupków. Ale dobrze. Ale jest fajnie. Pozdrawiamy wszystkich i do następnych bunkrów. Chcę potem zrobić zrzuty i będzie. No i fajnie. Tak, jeszcze nie przybliża. Ale tu masz też taka opcja, żeby zrobić zdjęcie po prostu, i no? Też jest, też. I no, że...